Witam Was wszystkich, a dzisiaj jak w tytule filmiku Handlarze ofiarami oszustów. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. Niektórzy pewnie pukają się teraz w głowę. Nygus, co Ty opowiadasz, to handlarze nas rolują. Wyjaśnijmy sobie pewną sprawę na wstępie tego nagrania. To Ty kupujesz auto używane, to Ty musisz się znać. Jeżeli się nie znasz, zabierasz auto do sprawdzenia na serwis. Handlarze często samochody kupują z licytacji, z aukcji, nie widząc tych samochodów wcześniej na oczy. W momencie, kiedy samochód dotrze na autohandel, okazuje się, że stan samochodu jest niezgodny z opisem. Często piszecie, Nygus kupuje się samochody od osób prywatnych. Zobaczcie sobie w ogłoszeniach, gdzie są samochody od osób prywatnych. Często jest klauzura. Privatverkauf, keine Gewährleistung, keine Rückgabe, co oznacza sprzedaż prywatna, żadnego zwrotu, żadnej gwarancji. Do handlarzy często przyjeżdżają osoby prywatne, chcąc sprzedać samochód. Auta mają wady ukryte. Handlarz obejrzy, przejedzie się z samochodem. Następnego dnia okazuje się, że przez noc padł akumulator. Silnik na zimnym nie chce odpalać. Dobiegają jakieś dziwne hałasy, ale jest po sprawie umowa podpisana. Pytając handlarza, zadając mu dużo pytań, sam prosisz się o to, żebyś był okłamywany. Oni często te auta kupują w ciemno, nic nie wiedząc o tych samochodach. Często kupują samochód, wyczyszczą, wymyją, wystawiają na sprzedaż. Dopiero w momencie, kiedy dają komuś kluczyki na oględziny, dowiadują się od jednego klienta, szyba się nie domyka. Od drugiego klienta dowiadują się, szyber dach się zacina, coś nie działa. Im więcej zadajesz pytań handlarzowi, tym bardziej prosisz się o to, żebyś był okłamywany. Uczciwy handlarz da Ci kluczyki, powie, oglądaj sobie samochód, zobacz sobie sam. W mojej sytuacji jest troszeczkę tutaj inaczej, ponieważ mnie handlarze troszkę już znają. Czasami, kiedy pytam o kluczyki od samochodu, mówią, to nie jest auto dla Ciebie. Także albo kupujesz nowe auto na gwarancji, niech się martwi serwis, ewentualnie, jeżeli decydujesz się na zakup samochodu używanego, na Tobie spoczywa odpowiedzialność, żeby ten samochód sprawdzić. Nie oczekuj od handlarza, że wszystko Ci o samochodzie powie. On tym samochodem często nawet nigdy nie jechał. Poza tym oni mają przesrany żywot tutaj. Często są samochody demolowane, okradane, wycinane katalizatory, urywane lusterka, wyciągane wkłady, kradzione alufelgi. Także oni naprawdę tutaj lekkiego życia nie mają i to oni najczęściej są ofiarami oszustwa. Niestety też mają rodziny na utrzymaniu, więc muszą zarabiać. Co ma Ci taki handlarz powiedzieć? Przemyślcie sobie tą sprawę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Pozdrawiam Was wszystkich, widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego, Nygus, cześć!